my kończymy dzisiaj. Kończycie? Kończymy tą rundę. I co, jak będzie zakończona? No, mam nadzieję, że trzeba punktami. Masz nie inaczej. Nadzieję, czy wiesz? Wiem. No, to mi się podoba. Pierwszy raz u nas? Tak jest, pierwszy raz na tym stadionie. Jestem tutaj, naprawdę wrażenie robi ogromne. Mega ładny stadion, boisko przygotowane, fantastycznie. Przygotowani do spotkania? Uważam, że bardzo dobrze przygotowani. Warunki, wiadomo, teraz nie dopisywałem. W Bielsku śnieg zaskoczył, tak chyba wszystkich, wszystkie drużyny. Ale jesteśmy przygotowani dobrze i zobaczymy na boisku, jak to będzie. Dzisiaj gramy z rekordem Bielsko-Biała, czyli z ekipą, która awansowała do drugiej ligi. Zobaczymy, co z tego będzie. Ostatni mecz zagraliśmy z nimi w ramach drugiej kolejki Betclic drugiej ligi. Wygraliśmy tam wtedy w Bielsku 2-1, jeśli się nie mylę, po trafieniach Bilińskiego oraz Agbora. Przed nami ostatni mecz w 2024 roku. Dziś zmierzymy się z rekordem Bielsko-Biała, no i mamy nadzieję, że to będzie dobre zakończenie tego, co by nie mówić, ciężkiego roku. Celem na to spotkanie jest przede wszystkim zwycięstwo i doszusowanie do strefy barażowej, bo różnice punktowe nie są duże, a lepiej zimować w tej czołowej szóstce, bo to też na pewno choćby na nastroje dobrze wpłynie, więc trzymajcie dzisiaj za nas kciuki. Dzisiaj transmisja z tego meczu nie ma, więc liczymy na to, że może w jak najliczniejszym gronie się spotkamy na stadionie choćby z naszymi najmłodszymi kibicami. Dzisiaj szereg atrakcji na sektorze rodzinnym, Wata Cukrowa, Dmuchańce. Dzisiaj też szereg zmian w wyjściowym składzie Zagłębia, bo niestety doszła do nas już ta przerwa spowodowana żółtymi kartkami. Szereg zawodników było zagrożonych zawieszeniem, no i dzisiaj trzech będzie pauzować. Patryk Mularczyk, Piotr Marciniec i Roko Kurtowicz w wyjściowym składzie wskakuje dzięki temu Artem Suchocki, czy wracający też po różnych perturbacjach zdrowotnych Miłosz Pawlusiński. No i mamy nadzieję, że też ta jakość w wyjściowym składzie dzięki temu nie ucierpi. Kadra jest dosyć szeroka, więc no niech to nie wpłynie negatywnie na boiskowe poczynania. Witam. Cześć. Taka znajoma twarz. Pierwszy raz na stadionie nowym? Na stadionie nie. Na stadionie już miałem okazję być na trybunach, ale od strony murawy po raz pierwszy. Jak obiekt się podoba? No fajnie, nie? No to wiadomo, że te nowe obiekty są świetne i fajnie, że Zagłębie się doczekało takiego nowoczesnego stadionu. Jakaś taryfa ulgowa dla starego klubu dzisiaj będzie? Nie, wiadomo, że po wyjściu na boisko to tak naprawdę zapominamy o sentymentach, ale do klubu i do barwy zawsze ten sentyment będzie. Dzięki wielkie. Dzięki. Skąd taka flaga? O. Ma jakąś historię za sobą? Czyli, no ma historię, bo ją dostałem od chłopaka z Sosnowca tu, od kolegi, który się wyprowadził do Warszawy. Nie? Kolega wyjechał, flaga została. Flaga została. Pierwszy raz na meczu? Nie no. Karnet jest? Karnet jest na cały sezon. A jak byś podsumował tą rundę? No początek rundy był ogólnie dobry, ale potem już trochę morale spadały. Ale pod koniec już zaczęli coraz lepiej grać. No, spodziewałem się, że będziemy wyżej, ponieważ no, gramy lepiej, punkty tracimy i no, trzeba wygrywać. W następnej rundzie trzeba wszystko wygrać, żeby mieć szansę na awans. Wszyscy w to wierzą, no i tyle. Według mnie Zagłębie dobrze weszło, jednak no, nie można, jakby to powiedzieć, wyciągać pochopnych wniosków, trzeba cały czas trenować. Jeżeli Zagłębie utrzyma tą formę, jaką ma teraz, to myślę, że damy radę awansować. Boże, kochany. Boże. Jakieś zmiany w składzie albo na jakichś pozycjach myślisz, że się przydały przez zimę? No, przydałoby się środek obrony wzmocnić. No i też trzeba czekać na powrót Bykowa. Myślę, że na razie transfery nie są potrzebne. To też może transfery mogą skutkować zgraniem zespołu słabszym. Myślę, że na razie tak jak jest dobrze. No, na pewno byśmy zmienili obronę, bo to jest tak różnie, ale przebolejemy. Transfery trzeba zrobić i to porządne, bo nawet na play-offy nie wystarczy. A właśnie, w przerwie zimowej jakie formacje? Każda.
Od bramkarza do napastnika. Tak, bo praktycznie jak mamy tego jednego bramkarza, ten koszt nie wiadomo kiedy się wyleczy, to nie mamy drugiego bramkarza. A już nie mówię, co... 3 punkty i... No. Odpoczywamy, ale się wzmacniamy. I to porządnie, bo naprawdę... Tylko zwycięstwo. Tak jest. To wygra mecz? Za ziemię! Za ziemię! Gorąco, mamy mecz pod kontrolą, nie możemy tak oddawać inicjatywy. Mogliśmy spokojnie doprowadzić ten mecz do końca, z czystym kątem, niestety się nie udało. Ale gol!